siebie. Ja ci tam widzę, że to jest.
Wejdzie czerwona kartka! Musi być czerwona! No jak pani sędzio? Wyszedł? No weź cofnij, pokaż. Wyszedł czy nie wyszedł? Nie nagrałem. Aha, nie nagrałeś. Panie asystencie! Rafał! Dobrze, Rafał! Bardzo Marikan! Sylwek nie da się przepchnąć! Rafał! Brawo, Rafał! Wyjazdą! Tomek! Tak wyszło? No, już od młodego. Lokalny patriota się nie wychodzi. Dorzuć jeszcze raz. Zimny złap środek. Miło! Mira! To nie jest spec juniorów!
dość ciężki mecz w naszym wykonaniu. No i przede wszystkim całkiem nagrani trzy w dwóch pierwszych spotkań. Znaczy bardzo ciężkie, bo należało się spodziewać, że gramy drużyną, że od początku uczulałem drużyną, która walczy o być albo nie być. No już dzisiaj no można powiedzieć, że Włókniarz w Kudowach spadł, bo już no życzę jak najlepiej, bo to drużyna z regionu i dobrze się nam współpraca układała. Natomiast no, walczyli starszebnie, natomiast z takimi drużynami się gra no, dużo gorzej aniżeli z Kryształem w stronie Śląskie, które miał dużo punktów i prawda, próbował z nami zagrać na grę otwartą i na razie w tym momencie od razu został skaleczony. No, skład też troszeczkę inny, no, nie ma Michała Stopy, wiemy. Była Warynie na mecz z Kryształem w stronie, miał inne założenia z siłą rzeczy, kiedy nie ma Kamila Kowalskiego, Pawła Pachołka, musiał być usunięty Sławek, Marcin, no wiadomo jakie ma zaległości, więc ustaliłem od razu na odprawie, że wchodzi na Jokera, robi różnicę, no i gratuluję i sobie, i drużynie, bo wszedł, zrobił tą różnicę i brawa dla Marcina. To dla niego nowa pozycja? Nowa, nowa sytuacyjna, to mamy dobrze, że poprzez właściwie dobrane sparingi. Bo tej drużynie brakowało pewności siebie, bo to młoda drużyna, ja już nie chcę wracać do tych rzeczy. Natomiast z tego względu potrzebowała nabrania pewności siebie i poprzez odpowiednie dobranie przeciwników tej pewności siebie nabrała. I kolejna rzecz to uniwersalizm. No, to sam przykład, że Marcin super dzisiaj gra w ataku, nie, Sławek Ściebura grał destrukcyjnego korektora w meczu z Kryształem. Dzisiaj musiał wyjść ofensywnego w miarę swoich możliwości, w miarę tego jak pracował, zagrał to. No i cieszy to, że to już jest 10 mecz w tym roku, gdzie jest pierwszy remis, dopiero 9 zwycięstw, więc idzie to w dobrym kierunku, 24 punkty, wszyscy przeciwnicy tracą, więc i statystycznie fajnie. A to martwi jedynie tylko to, bo z plusów jeszcze cieszą fakt, że w końcu wracają Kartkowicze, Kamil Kowalski i wraca Paweł Pachołek. Od dłuższego czasu myślałem też o pewnych korektach przed meczem teraz wyjazdowym z Żarowem. Bo taktykę dobieramy do potencjału. W tym momencie będziemy mieli podwojone pewne funkcje, natomiast no, z ubolewaniem muszę przypomnieć, że nie mamy bramkarza drugiego i z tego co wiem, Janka Borkowskiego ma nie być za tydzień. No i to jest ta rzecz, która powiedzmy nie powoduje mi, że tracę troszeczkę pewność siebie, bo wszędzie indziej możemy kombinować, już w miarę podwajać od przyszłego tygodnia. Zaczyna się wytwarzać rywalizacja, sam fakt, że Marcin super kapitan, prawda, zaczął się z ławki, to świadczy o tym, że zaczyna się coś tam dziać w doborze i w konkurencji na danych, powiedzmy, pozycjach, ale na pozycji bramkarza jest potężna przepaść. No i to mnie martwi strasznie. Liczę na to, że może działacze pomogą coś z jakimś konsensus ustalić, no bo bez bramkarza, bramkarz to 30% w każdej lidze i to troszeczkę wtedy no, wpłynie zdecydująco na jakość gry. No, trochę inaczej się gra bez bramki. Dziękuję.